нормальный подвальчик живого дома. Здесь уже чувствуется очень сильно едкий запах. Здравствуйте, а вы кто? Мастер, здрасте. Вы мастер? Я тоже мастер. Вот прорвало вот эту трубу. Из колодца, который находится на улице, мы сделали прокол, мы прошли сюда с этими штангами. Будем рвать старую трубу. Эту трубу затянем на место вот этого, она уже не будет протекать. Вот эти три полоски, они отражают свет. Это я про них вообще не знал. Конечно, снимаю. Окей, здесь, а вот здесь. It's amazing. Опа, мы уже прикручиваем ножик. Туда. Прикручиваем трубный разрушитель, будем его затягивать при помощи машинки. This small section for steering. А прям все, идет у нас затяжка ножа, тянем на себя. Ножик заходит, подвал заходит в землю, который надрезает старую трубу и будет ее разрушать. Старая труба 110 мм, вот она. И новая труба тоже 110 мм. Тут, конечно, наружный диаметр больше, 120. Мы ее немножко расширим, раздавим и затянем вот эту. Виталик! Я тут! Тяни! Zostają żerdzie troszkę wepchnięte z powrotem do ziemi, ale jak tylko głowica wejdzie z... Witali! Ja tu! Ciani! A, na skłos. No i wchodzi. O kurwa, ja pierdolę, wchodzi to! O kurwa, o ja pierdolę, wchodzi to do środka. Ja pierdolę, weszło, no i koniec, już to się bardzo łatwo skręcają ręcznie, nawet bez użycia klucza. Jeszcze się rura, cała w gównie, słychać jak tutaj zgrzyta coś, kruszona jest rura, jeżeli... No. Sterowanie się odbywa przy pomocy przycisku tutaj kolega na górze. Powiem szczerze, że aby pokruszyć rurę 110 mm żeliwną z kielichami, bo te 20 ton powinno wystarczyć. Dawaj, dawaj, ciąć! Rura jest stara, jest... O! To co słychać? Tutaj to ktoś spuszcza wodę, tutaj gówno płynie. Przed chwilą nie wdepnąłem. Tutaj nie robili, już nie pociekało się, woda sюда. Co? No i start drilling work. Ciąć! And then we fix the clamps on another rod and we pull it back. The new pipe, the old one. Same diameter, different material. Штанг сколько достали? 20. Showing up. Голова. Стой, Виталик! Секунду. Showing up. One more drilling rod. Голова здесь. And we show... Голова здесь. Remove the pipe bursting head. Jeszcze kawałeczek i zaraz nasza głowica krusząca kunie się. Stój! Odwadzi! On oczywiście jest potrzebny. Ale jest to zwykły klucz, żabka, żadne klucze hydrauliczne nie są potrzebne. No i mamy tutaj głowicę kruszącą. Wyciągniemy to wszystko ze studni i będziemy już tylko uszczelniać to przyłącze. O, pięknie. I dociągamy, widać tutaj nie tylko głowicę, ale też rurę. I jest zajebiście. Zajebiście. No.